I tak, no, w sumie najpierw ogarnę, co tutaj jest, jak długie jest to piętro. Tak więc, może już czas, żeby powiedzieć coś o tych dungeonach, no nie? Otóż tak, w tej grze nie ma Tartarusa. Widzicie, mówiłem! Stoi, jestem za nim, idę i on kurde mnie widzi. To nie? Skill Garu i lecimy z tym kurde chujstwem. I tak, to co chciałem powiedzieć. No, że tutaj nie ma Tartarusa, mamy za to takie dungeony, będzie ich kilka w tej grze, nie? I każdy z nich ma gdzieś tak do 10 pięter. Poza zamkiem Yukiko, który jest nieco krótszy, ponieważ no wiadomo, tutorial i tak dalej, no nie, się trzeba graczowi pokazać co i jak. I ten, będziemy mogli łazić do nich podczas dnia, nie podczas nocy, co będzie wkurzające, bo to będzie oznaczało, że nie będziemy mogli, na przykład wiecie, tak jak w Personie 3, w dzień zrobić coś i później w nocy pójść i tam ratować ludzi, no nie. Wszystko będzie musiało się dziać, tak więc no, albo wypełniamy dungeon, albo kurde nic nie robimy innego. A znaczy no, albo dungeon, albo kurde socjalowe rzeczy. Tak czy siak to jest wkurzające, bo jak wrócisz do domu, to nie będziesz mógł nic robić, będziesz zbyt zmęczony na cokolwiek. To będzie wkurzający, ale co tam. I przy okazji, no, rozwalamy wszystkich. Super! Oj, shuffle time, dobrze, że się pokazało. Tak więc, no, widzisz tajemnicze karty przed twoimi oczami. Tak, tak, wiem. Wiem, kurde! Tak więc, shuffle time działa tak jak w Personie 3, że tam karty mi się pojawiają i tam mieszają się i mogę wybrać jedną, nie? Tak, tak, rozumiem. W ten sposób. Ja wezmę... Kurde, wiem, rozumiem. Wezmę szparaga. I tak, i shuffle time działa tylko i jest tylko i wyłącznie dla person. Nie ma nic takiego, że dostaniemy kartę, no nie, i że za tą walkę będziemy mieli więcej expa, więcej pieniędzy, albo jakiś przedmiot dostaniemy dodatkowy. Nie, nie ma czegoś takiego. Ten shuffle time jest chujowy moim zdaniem w tej grze. I tyle. I przy okazji, ale ten, od czasu do czasu pokażą nam się karty z arkanami, no nie, które nam różne efekty będą dawać. Nie pamiętam, kurde, jaka konkretna karta, jakie efekty nam daje. Ale tak czy siak, na przykład jedna może powiększyć siłę naszej persony, inna może podwoić nam expa z walk, no nie, przez jakiś czas. Tyle, że jest też szansa na to, że będzie nam odwrotny efekt, no nie, że nam się zrobi. Na przykład tak jak powiedziałem, że podwójny exp, no nie, to jak nie będziemy mieli szczęścia, to możemy dostać też coś takiego, że jeden punkt expa będziemy dostawać za każdą walkę. I to by oznaczało, że spierdoliliśmy sobie cały dzień. Tak więc to jest bardzo ryzykowne. No nie, albo wielka nagroda, albo wielka porażka. I płacz. Dawaj mi kurde skrzynkę. Vanish Ball, to nam się przyda. To powoduje, że możemy bez problemu uciec z walki. Ten, nie wiem, czy, nie pamiętam, czy w Personie 3 tak było, ale tutaj jak chcesz uciec, to musisz poczekać kilka tur, aż twój nawigator znajdzie wyjście. Dopiero wtedy możemy uciec. Nie jestem pewien, czy mogę zdecydować, czy mogę uciec, czy nie. Na przykład, że na początku walka wygląda kurde dziwnie, bo 5 przeciwników naraz nas atakuje. No nie? I poprosisz o drogę o ucieczkę. Mimo tego, że tam parę tur minie, ale dobrze ci pójdzie, to i tak spierniczysz, chyba. Nie jestem pewien. Tak czy owak, no ja zbytnio nie uciekałem. Jak już uciekałem, to używałem Vanish Balla, bo efekt jest natychmiastowy i bezbolesny. Level up! Mam nadzieję, że dostaniesz jeszcze buffa tego.
Tak więc no, jak na razie będę wszystko eksplorował, jeżeli chodzi o te, bo ten, bo mimo że dungeony są takie, jakie są, to jednak piętra są losowe. Praktycznie, no, prawie wszystkie są losowe, niektóre nie są. Są z góry zrobione takie, jakie są. Myślę, że akurat pierwsze piętro zamku Yukiko jest, zalicza się do tych niezrandomizowanych pięter, które w każdej grze będą takie same. No i super! O to chodziło. No i jeżeli chodzi o system walki, to chyba wiadomo, o co chodzi, nie? Już widać. A dla tych, co nie widzieli Persony 3, to mniej więcej chodzi o to, że... eksploitujesz, eksploatację robisz tych słabości przeciwników, dostajesz kolejne tury i tak dalej. I możesz ich rozwalić all-out atakiem, jak ich wywrócisz. Ja pierdzielę, co to za goblin! Zaraz wsadzę ci moją pochodnię w dupę. Śmierdzielu jeden. Tak czy siak no. Bardzo fajny system walki. Każdy przeciwnik ma... Właśnie! Nie wiem, czy o tym powiedziałem. Chwila. Oczywiście. Ja pierdzielę. Czemu ze statusu nie mogę pójść do mojej persony? Wkurzające to jest. Tak czy siak no. Jeżeli chodzi o elementy i tak dalej, o żywioły, to wszystko jest niby normalnie, ale tutaj atak fizyczny jest jeden. Jeden typ ataku fizycznego i to jest atak fizyczny, nie? Nie ma czegoś takiego jak ataki kłute, cięte i obuchowe, wszystko jest kurde jedno i takie same. To trochę wszystko upraszcza tak jakby, ale... Co zrobisz? Chyba już więcej przeciwników nie znajdziemy, moment. Jak tam z levelami się sprawa miewa? Kurde, jeszcze jedna walka by mi się przydała. Przynajmniej dla mnie, żebym ja wylevelował, bo ja jestem najważniejszy. Przecież, nie zapomnijmy o tym. I tak, jeżeli chodzi o uciekanie z tego dungeonu czy coś takiego, no nie. Trzeba to zrobić... Trzeba ponakupywać przedmioty od tego, które po prostu powodują, że możesz się przeteleportować do wyjścia. Albo mieć takiego skilla, chyba Trafuri się nazywa. Czy tam Traesto, jedno z dwóch. Jesteś dobry w walkach, sensei. A Josuke śmierdzi. Ja wiem, kto kurde śmierdzi. Bardzo toksicznie. Zamknij się, Ted. Ale muszę przyznać, masz talent do takich rzeczy. Czyż nie? Więc ty powinieneś dać dla Joska ten rozkazy podczas walki. No to właśnie zrobiłem, nie? To mnie wkurza, że Teddy o tym mówi, ale nie chcę powodować żadnych problemów podczas walki. Więc nie wahaj się, by mi rozkazywać. Liczę na ciebie. No, Joske kurde rozumie wszystko, nie? Tak więc wracając do tematu... przedmioty od tego trzeba kupować, bo jak się ich nie kupi, to jest się w dupie! Bo nie ma żadnego innego żadnej innej możliwości, żeby wrócić na dół, chyba że popierdzielać na piechotę wszystkie piętra, nie? Ale checkpointy zawsze będą, nie? Więc dajmy na to, dojdziesz na piąte piętro czy coś takiego i to możesz zacząć od piątego. Tam jest! Chie-chan jest tutaj! Chie-channel dla ciebie, niedźwiedziu! Kurde, nie uzdrowiłem się, no trudno, i tak nie będzie źle. Ładne firanki. Chie, are you all right? No chyba jeszcze kurde żyje, nie? Dobrze, że cienie ciebie nie zjadły. Zielona wywłoko. Nie widzisz, że w transie jest? Yukiko-san? Kinkiko! Ja lubię śnieg.
Ale jak ulepisz z tego śnieżkę i pierdolniesz komuś w łeb, to guza możesz zrobić. But it's perfect for me. Apart from inheriting the inn, I'm worthless. Still, Chie told me that red looks good on me. Are these Yukiko-san's inner thoughts? I remember hearing Saki-senpai's too. Yeah, this castle is probably here because of this Yukiko person. Yukiko. Kurde, zamożna jest, że ma taki zamek, nie? Chie was the only one who gave my life meaning. She's bright and strong, and she can do anything. She has everything that I don't. Compared to Chie, Chie protects me. She looks after my worthless life. And I don't deserve any of it. Chie is so kind. Yukiko, I... Nie martw się, Chie, jesteśmy z tobą. Chie is so kind, huh? What a... Zamknij ryj, Chie! What? No i super. Oh man. Pamiętaj, Chie, przyznaj się do niej! Przyznaj się! It's just like Yosuke. She lost control of her suppressed self. Now it's a shadow. Are we talking about that, Yukiko? She says I'm protecting her. Nie podoba mi się twoja morda. She says she's worthless. That's how it should be, right? What? What are you saying? Kurde, przy okazji pendrive'a z Wii U wyjmę, bo... O, dobra. Jest git. Yukiko's so good looking, so fair skinned, so feminine. She's the one all the guys drool over. When Yukiko looked at me with such jealousy, man, did I get a charge out of that. Yukiko knows the score. She can't do anything if I'm not around. Mm. I'm better than her. Much, much better. No, I have never thought that. Chie, przestań! Dobrze wiesz, że kurde... Bo z naszych opowiadań, że to nie pomoże. What are we gonna do? Nie wiem! We need to protect Chie-chan right now. No dobra, ale niech powie, że tak, to jest ona. No, don't come near me. Don't look at me. Przestań, nie rób tego. Chie, calm down. No, no, this isn't. No i zjebałaś, dziękuję. Wait, stupid. Don't say anything else like that. That's right. I'm the one who can't do anything alone. I can't win as a girl, let alone as a person. I'm pathetic. But Yukiko, she depends on me. That's why she's my friend. I'll never loosen my grip on her. She's too important to me. Hmm. No, that is not how I think of her. Daj spokój, Chie. So you're just gonna turn your back and deny me again? But things are different now. When the time comes, I'll be the one left standing. No zobaczymy. You won't mind, right? I'm still you. Shut up! You're... Chie, no! Kurde, pobiegnij do niej i zatkaj jej ryj! You're not me! Stekiem! No i zajebiście. Stała się mrocznym Super Saiyanem. Spójrzcie, kurde, na to, pieprzony Dominatrix! Chie! It's coming! You have to use your powers to save Chie-chan! No raczej nie mamy innego wyjścia. Let's do this!
Ja pierdzielę, ta bicza ma bicza! Zaraz pochlasta nam tyłki, nie pozwólmy na to, Yosuke. Ja osłaniam twój, to osłaniaj mój. Pewnie! No, Yosuke wie, o co chodzi. Nie martw się, załatwimy to. Oczywiście! Spójrz na to! Może nie powinienem był tego debuffa używać, ale nieważne. I patrz! O kurde, 123! Let's go! Tylko pamiętaj, osłaniaj mój tyłek, ja twój będę osłaniał. U kurde! Greenwall, tak więc no. Ta walka jest dość prosta, nie ma co robić żadnych tych. Nie ma co, to się mówi, robić jakichś... O! Ja pierdzielę, ty nam się nie przydasz. Ona lubi używać lodowych ataków, więc trzeba na to uważać, ale myślę, że jak na razie będzie wszystko okej. Okay. Skazi będę atakował Zio, dopóty jej się debuff nie skończy, później znowu Rakundy użyję i będzie git. Chyba nie będziesz absorbować wiecznych ataków. Wiem, że już nie będziesz przeciwko nimi słaba. Przeciwko nich raczej. A! Yosuke, kurwa, co ci mówiłem! Smrodzie! Powinien mnie uzdrowić. Okej, Dia. Czemu ja nie patrzyłem w jego stronę? O, ona się patrzy, to właśnie... W tym momencie należy Yosukem się bronić, ponieważ to będzie kurde bolesne, to co zaraz zrobi. Tak więc no, ten poprzedni tutorial w walce z jego cieniem nam się tutaj przyda. Uhu! Mimo tego, że mało obrażeń, to jednak by dostała dodatkową turę za Yosukę. To chciałem użyć. Zgadnij co, kolejne Garu i kurde kolejny All Out Attack. Tylko że ja już SP nie mam, ale to nic. Pewnie, partnerze. Zabierzmy jej bicza, nie będzie mogła się bronić. Ja pierdzielę, dużo dostała. Serio? Dziękuję, właśnie wygraliśmy. Patrz na to! I... Proszę! Nie zdominujesz nas! Ja pierdzielę, nawet nie doszliśmy do jej tego... do jej formy, gdzie tam... będzie... gdzie spamuje lodowymi atakami. No. That's the end, bitch! Not bad, partner. Hurra! Zero SP, ale to nic. No i się cieszę. Też się cieszę! Yosuke dostanie Sukukage. To nam zwiększa... zwinność. Ile już nagrywam? 1,5 godziny, okej. Okay. Wszystko w porządku? Właśnie o tym się zapytałem, nie kradnij mojego kurde tekstu. No raczej już nic powiedzieć nie może, bo dostała nieźle w łeb. Stop it, Chie. It's all right. Rozumiemy. Huh?
right. I went through the same thing. So I can understand. I mean, everyone has a side like this. Yeah, I kinda get it now. You are me. A side of me I couldn't forgive. That I tried to ignore. Każdy z nas ma taką stronę. But you still exist. You're a part of me. No i zgadnijcie, co się stanie. Czy je dostała swoją personę? Ma kurde trampki fajne! To są trampki? Nie. Jakieś takie dziwne buty fajne. To moje. Hmm? Jak się czujesz? Well, it's true that part of me feels that way. But I wasn't lying about being friends with Yukiko. My tego nigdy nie kwestionowaliśmy. Like we didn't know that already. Hey, Chie! I'm okay. Just a little. Ta, trzeba stąd iść. You don't look okay at all. And I bet you can use the same power we have now. Tylko pamiętaj, nie biegaj kurde nigdzie przed nami, bo jak padniesz, to nie będziemy revival bitów używać. Hey, what should we do? Zawróćmy, idźmy stąd. I agree. We need to let Chia rest. I never said I needed a break. I can still keep. Przestań. Don't overdo it. It's not that we don't think you can. It's just we have to save Yukiko-san no matter what. Now that you have the power, you can fight with us. It'd be much better for us all if you had your strength back. That's why we're saying we should go back and regroup. But Yukiko is still in here, isn't she? To, że kurde jesteś teraz zmęczona, nie pomoże jej wcale. If those were Yukiko's true feelings, then I have to tell her something. I'm not as strong as she thinks. It's because she was with me. Because we were always together, I was able to act that way. If we weren't, I'd... Well, you need to get your strength back. Then you can tell her. Yuki-chan's normal. The shadows don't attack normal people. W sumie to... To ma sens, że Chie mogła dojść tak daleko. They only attack when the fog lifts here. So Yukiko-san will be safe until then, right? I'm positive. Why? I don't get it. Teddy told us that the weather here is the opposite of our own world. When it fogs over in our world, that's the day it lifts here. And that's when the shadows attack. Ale to tylko mowa była o tym, o mgle, no nie? Na przykład jak deszcz pada czy coś. To co się tutaj dzieje w takim razie? Albo śnieg, albo pieruny siarczyste i ogniste. So even if we leave for a while, Yukiko-san won't be in danger until the fog starts to cover Inaba. I'm sure of it. It was the same way for that announcer and senpai. Don't you remember how it was foggy in town on the days they died? You mean they were killed by their other selves? The fog usually appears after it rains. But it's been sunny lately. I don't think it's going to rain anytime soon. Tym lepiej dla nas, mamy dużo czasu. So much. We'll check the weather forecast first thing when we get back. But I can't turn back now. We've come so far. To nawet nie jest daleko. Yukiko is still here. She's all alone. She must be so scared. Then you tell me how much further we gotta go to reach Yukiko-san. No właśnie. That's. You don't know what's up ahead. The enemies might be even stronger. If we push ourselves too hard and get wiped out, who will save Yukiko-san then? We can't fail no matter what. Nie, nie mylisz się. Ja jestem z tobą na 100%, Yosuke. All right. I'm sorry about. Masz szczęście, że nic ci się nie stało. I
shouldn't have rushed in like that by myself. Pójdźmy razem następnym razem. Trochę masło maślane wyszło, ale... No worries. We're definitely gonna save Yukiko-san, right? Mhm. Right. Let's go, bitches! Nowy ludź do ekipy doszedł naszej. Zajebiście. Tylko, że no, jeszcze trzeba poczekać trochę. I'm feeling even worse than the last time I came in here. Chyba wiadomo dlaczego, nie? My head feels like it's gonna split open. Are you guys okay? To dzięki tym. That's right, you're not wearing the glasses. Oh yeah. What's with those glasses? Did your eyesight go bad? Man, you didn't notice until now? How panicked were you? No w sumie, ja też bym nie zauważył na jej miejscu. Dum-di-dum! I got a pair ready for Chie-chan too. Super, Teddy jak zwykle myśli za naszą ekipę. Here you go. Choć raz. Jak zwykle, choć raz. Wow. What the? This is awesome. It's like the fog doesn't exist. W sumie to też jestem ciekaw, jak ona z tą całą mgłą mogła dojść aż tak daleko w tym zamku. Why didn't you whip those out earlier if you had them? I made them right now. You didn't tell me she was coming. It was all so sudden. I mean, sudden. W sumie jestem ciekaw, jak Teddy je robi. Huh. So that's the trick. I was wondering how you guys could see where you were going. W sensie, że tak jak my robimy kupę, to on zamiast kupy robi okulary? Hey, is it all right if I keep this? Nosimy na naszych nosach jego odchody? Teddy! Ty śmierdzielu! To zmienia postać rzeczy. Jakie szczeniaczki! You guys better not come here without me. Got it? No raczej teraz nie mamy innego wyjścia. Yeah, let's all promise each other. Nobody goes in alone. It's way too dangerous. If we don't work together, we won't be able to solve this case or save Yukiko-san. Right? Pewnie. Yeah, I agree. I promise too. To super, ustalone. Uratujmy Kinkiko. All right. So from tomorrow on, we'll try and come here as much as we can after school. And that includes days off. Mm-hmm. Hey, would you mind being our leader? Oh, nie. You were the first to get this power, and you're way better in a fight than either of us. I think it's best for all of us if you set the pace of the investigation and we follow your lead. Okay. I'm cool playing second banana. Jestem pewien, że lubisz bawić się bananami, ale nie musiałeś o tym mówić. Nie. Well, I'm not just trying to pass the buck here. I'm serious. I genuinely think you should lead us. Cause I mean, I'm more the advisor type, you know? An ideas man, not an executive. Ale no dobra, mogę wami kierować, dopóki ja będę kudłatym w tym w tej relacji. I'm with Yosuke. If you're the one calling the shots, I'd feel a lot more comfortable about this. I'm with Yosuke too. If you're the one calling the shots, my pillow will be a lot more comfortable at night. Pillow? Body pillow? Teddy, would you please stop talking? I'm really on edge right now. Właśnie. Trzeba uratować Daphne, bo jak zwykle ktoś ją porwał. Tak więc no, zostałeś liderem. Nie miałeś innego wyjścia. Twoje dni... ogarniania tej całej sprawy z twoimi przyjaciółki zaczęły się. Przyjaciółmi, nie przyjaciółki. Jak ja to powiedziałem? O! Full pewnie. No, tak więc jak każdy full social link w personie, ten będzie automatycznie postępował z fabułą, więc nie ma co się martwić. Jest, ale już drugi dostałem social link, super. Okay. Let's get some rest for today so we're ready for tomorrow on. Let's go.
And don't forget to check the weather forecast. Nawet nie będę musiał. It's foggy after a lot of rain, so let's keep an eye out. Bo zaraz. Also, let's make sure we gear up for next tak, time. Tak, bo wam wyjaśnię więcej, jak to będziemy robić w tej grze. Tak więc no, mniej więcej tutaj chodzi o to, że mamy czas do uratowania osoby w TV Worldzie, dopóki nie pokaże się mgła, ponieważ jak pokaże się mgła, to będzie game over i chyba nas gra cofnie o tydzień, ale nie jestem pewien, jak to działa. U mnie to nigdy się nie wydarzyło, bo zawsze mogłem, zawsze ich ratowałem przed tym całym tym przed tym cofnięciem. Ja nie wiem, czy to wszystko, co dostaniemy przez ten tydzień, no nie, jak się cofniemy, to się zachowuje, czy po prostu mamy reset, czy coś takiego, tego nie jestem pewien. O, i możemy eksplorować tylko podczas popołudniów, no nie, po szkole i podczas świąt i tak dalej. I w weekendy. Tak jak dzisiaj. Jezu, jak ja to wszystko opowiem na Nako, to ona jeszcze bardziej polubi Junes. Będzie mnie obserwować, bo odkryje jej tajemnicę. Niam, pyszny ramen z tego. Z Radomia.